Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na kanale Czytam, bo lubię i zapraszam na kolejny film z książkami, które nie są już nowościami. Myślę, że one przez kilka lat leżały u mnie na półce i ja je przeczytałam już jakiś czas temu, ale nie zdążyłam nagrać żadnej recenzji, nie napisałam żadnej recenzji, nikomu o nich nie opowiadałam, więc myślę, że pora, aby dać im drugie życie. Mamy dzisiaj przed sobą dwie książki o różnych krajach. Mamy zbiór esejów, a nawet dwa zbiory esejów, opowiadania, jedną powieść i chyba jeden reportaż. Także jest o czym opowiadać, ale pamiętajcie, że ja te książki przeczytałam no co najmniej rok temu, więc nie mam tego na świeżo, nie mam na bieżąco i ponownie, tak jak w poprzednim filmie z tej serii, będę opowiadała o swoich wrażeniach, tych, które ze mną pozostały po wielu miesiącach po przeczytaniu tych książek. Także nie liczcie na bardzo wnikliwe recenzje, ale liczcie bardziej na moje wrażenia. Mam nadzieję, że ta formuła Wam się podoba. Zaczynamy! Pierwsza książka, o której chciałam Wam opowiedzieć, jest bardzo, bardzo dziwna. To powieść Jacka Denyla pod tytułem Ale z naszymi umarłymi. I jak pewnie już widzicie po okładce, która składa się z jakichś tam różnych kości, jest to książka, która ociera się, a nawet bardzo jest ukorzeniona w fantastyce. Do czego oczywiście ten autor nas nie przyzwyczaił, ponieważ wydaje mi się, że to jest pierwsza taka książka w jego dorobku. To książka o tym, że w Polsce pojawiają się zombie. I obserwujemy to, co się dzieje w całym kraju oczami kilkorga bohaterów, którzy zamieszkują w tej samej krakowskiej kamienicy. Są to pani Lola, słuchaczka Uniwersytetu III wieku oraz jej zgryźliwy mąż, Kuba, sfrustrowany reporter lokalnej telewizji, jego chłopak, wieczny doktorant, małżeństwo zafascynowane kościołem, religią oraz ich zbuntowana córka, która wszędzie rozlepia wlepki przeciwko gejom i lesbijkom i jeszcze kilka innych osób. I ta książka opowiada o tym, jacy jesteśmy my, Polacy. W sytuacji tak wielkiego kryzysu, czyli przypominam, pojawiają się zombie, jest ich coraz więcej, ponieważ wiemy, w jaki sposób można stać się zombiakiem. Społeczeństwo dzieli się na różne frakcje, ale bardzo wiele osób podziela opinię, że u nas się pojawili zombie, ponieważ to my jesteśmy narodem wybranym. To coś oznacza, że zombie wybrali właśnie nas. My jesteśmy najlepsi. Tacy Niemcy, tacy Francuzi zombie nie mają, a my je mamy. Obserwujemy tutaj różne reakcje, obserwujemy różne podejścia do tego zjawiska i oczywiście jest to satyra na środowisko Polaków z prawej strony, z lewej strony, Polaków chodzących do kościoła, Polaków niechodzących do kościoła. Naprawdę świetnie mi się to czytało. Nie spodziewałam się, że ta książka sprawi mi tak dużo frajdy, że będę mogła się w niej też przejrzeć trochę jak w lustrze. Bardzo Wam polecam. Jeżeli nie znaliście jeszcze tego autora Jacka Denyla w takim wydaniu, myślę, że może być to coś odświeżającego. Kolejna książka to zbiór opowiadań Kornela Filipowicza, który właśnie głównie zasłynął z tego, że pisał doskonałe opowiadania. I ten zbiór jest pierwszym, który przeczytałam. Moja kochana dumna prowincja. I jak sam tytuł wskazuje, większość z opowiadań ma swoją akcję, rozgrywa się na prowincji, głównie w Polsce. Są to opowiadania, które naprawdę sprawiły, że polubiłam czytać opowiadania. To są takie małe, miniaturowe powieści. Nie są to takie opowiadania, których nie lubię, gdzie na przykład nie zdążę zupełnie przyzwyczaić się do głównego bohatera, naszkicowany on jest bardzo pobieżnie, niewiele o nim wiem i opowiadanie po chwili się kończy. I ja niczego z niego nie pamiętam. Tutaj wręcz przeciwnie, ja do tej pory pamiętam treść niektórych opowiadań, a przypominam, czytałam je no co najmniej rok temu. Potem jeszcze sięgnęłam
po kolejny tom opowiadań pod tytułem Formikarium. Formikarium dostępne było w zeszłym roku podczas akcji Czytaj.pl. Zatem z wielką przyjemnością przeczytałam kolejny tom opowiadań Kornela Filipowicza i zdaje się, że jeszcze jeden mam na półce, ale zostawiam go sobie, wiecie, takie najlepsze na koniec. Zostawiam go sobie na jakiś taki czas, kiedy będę mogła mu poświęcić wystarczająco dużo uwagi i kiedy będzie mi potrzebne takie ciepłe, miłe, kochane pisanie. A jednocześnie ten Filipowicz pisze w taki sposób, że jest krytyczny w stosunku do wielu zjawisk, do wielu osób, ale nigdy nie jest zjadliwy i wredny. Teraz mam przed sobą reportaż. To reportaż pod tytułem Sendlerowa w ukryciu Anny Bikont. I pamiętam, że kiedy on się ukazał, było bardzo dużo dyskusji w mediach na temat tego, że Anna Bikont odbiera Sendlerowej jej należne miejsce w historii. Ja po jego przeczytaniu byłam absolutnie odmiennego zdania. Uważam, że autorka tego reportażu przywraca Sendlerowej jej właściwe miejsce i pokazuje jej bohaterstwo we właściwej skali. Bo wcześniej książki, które czytałam o Sendlerowej, również biografię, która powstała pod jej przewodnictwem i za jej zgodą, one były opowieściami takimi trochę bajkowymi, trochę zmyślonymi, trochę mało udokumentowanymi. Tutaj natomiast mamy mnóstwo przepisów, mnóstwo bibliografii. Autorka tego reportażu starała się udokumentować dosłownie każdą akcję, każdy dzień istnienia getta oraz działalności Sendlerowej w getcie warszawskim. O czym jest ta książka? To nie tylko książka o tym, co robiła Irena Sendlerowa w Warszawie i w getcie warszawskim. Oczywiście, przede wszystkim mamy tutaj jej biografię, ale także mamy bardzo dużo innych informacji, innych bohaterów, których losy splotły się właśnie z Ireną Sendlerową. Ta książka przedstawia tę bohaterkę w szerokiej perspektywie, w perspektywie czasów, w których żyła, ale także perspektywie ludzi, z którymi miała kontakt, którym pomogła i z którymi się zetknęła. Bardzo, bardzo dobrze udokumentowana, bardzo ciekawa książka, pokazująca to, co Sendlerowa zrobiła dla świata i dla ludzi. A teraz przechodzimy za zupełnie inny kontynent. Wędrujemy sobie do Kanady. Kanada, ulubiony kraj świata, Katarzyny Wężyk. To książka, która składa się z kilkunastu rozdziałów i każdy z tych rozdziałów poświęcony jest innemu aspektowi Kanady. Zaczyna się oczywiście od Justina Trudeau, czyli premiera Kanady, premiera uwielbianego na całym świecie, który ma bardzo ciekawą historię rodzinną. Jego matka i ojciec byli postaciami bardzo popularnymi w swoich czasach, czyli myślę latach 60., 70. To byli tacy influencerzy połączeni z celebrytami. Natomiast ta książka to nie tylko pochwała Justina Trudeau, to jest także książka o tym, czym Kanada była niedawno. To także kraj, w którym do niedawna zupełnie nie uznawano, nie szanowano praw pierwszych narodów. To kraj, który bardzo źle zapisał się, jeżeli chodzi o wcielanie religii katolickiej wśród właśnie mieszkańców, wśród przedstawicieli pierwszych narodów. Skandale, morderstwa, miasta, które z jednej strony cieszą oko swoim blichtrem, swoim wyglądem, z drugiej strony skrywają nocne życie, dzielnice, w których nie chcielibyśmy się znaleźć. Bardzo to jest ciekawe. Myślę, że jako uzupełnienie innych reportaży o Kanadzie warto przeczytać. I teraz książka, która zrobiła na mnie ogromne wrażenie. Jak teraz przygotowywałam się do nagrania tego odcinka, to pomyślałam sobie, że przecież ja już o tej książce mówiłam. I
przeglądałam poprzednie filmy, zdjęcia, które robiłam na miniaturki, aby znaleźć ten tytuł, bo nie chciałabym dwa razy o tej samej książce Wam opowiadać. Ale z drugiej strony, skoro ja nie pamiętam, że opowiadałam Wam o książce, to Wy na pewno też nie pamiętacie, że już o niej ode mnie słyszeliście. Ale myślę, że nie opowiadałam tego tutaj na kanale, lecz opowiadałam to prawdopodobnie komuś w pracy albo komuś ze znajomych. Ta książka to Błoto słodsze niż miód, Głosy komunistycznej Albanii, napisana została przez Małgorzatę Reimer. I to jest książka, która naprawdę wbiła mnie w fotel, po której zbierałam szczękę z podłogi. To jest opowieść o Albanii, kraju europejskim, kraju nie tak daleko położonym od nas, kraju, który może poszczycić się pięknymi krajobrazami, dobrą pogodą, morzem i w ogóle wszystkim, co najlepsze, ale niestety ma ogromnego pecha co do władców, przywódców. Wiemy, że był to kraj objęty bardzo rygorystycznym reżimem. Ale tak naprawdę o samym reżimie tutaj aż tak dużo nie ma. Najwięcej mamy tutaj opowieści o osobistych przeżyciach mieszkańców Albanii. Są przerażające. Za przykład podam Wam chociażby to, że Albania położona jest dosyć blisko Włoch i czasami przy dobrej pogodzie udawało się w radiu usłyszeć jakieś włoskie piosenki. No i ludziom się te piosenki oczywiście podobały, one wprowadzały trochę radości w ich ponure, biedne życia. Ale gdy sąsiad na sąsiada doniósł, że słyszą u niego piosenki zagraniczne, ten trafiał do więzienia. Albo bardzo często również na przymusowe roboty, z których nie wracał żywy, bądź nie wracał zdrowy. Przerażające historie. Historie, których może wolałabym nie poznać, ale z drugiej strony też nie chciałabym być całkowitą ignorantką i nie wiedzieć o tym, co dzieje się na świecie. Jeżeli lubicie tego typu reportaże, bardzo Wam polecam. To jeden z najlepszych, jakie przeczytałam w życiu. I zostały nam jeszcze dwa zbiory esejów. Pierwszy z nich jest praktycznie nie do dostania. To jest taki trochę biały kruk. Przepraszam, że Wam to mówię, bo jeżeli Was zachęcę do jego przeczytania, to może być problem, ale szukajcie w bibliotekach. Jest w ogóle przepięknie wydana ta książka. Ma tytuł W ogóle i w szczególe. Eseje poufałe. Napisała go Ann Fadiman. I zobaczcie, to jest taka biżuteryjna książka, przepięknie wydana. Wydana zresztą przez wydawnictwo Znak w 2010 roku, dlatego nie do kupienia już z pierwszej ręki, z drugiej można próbować, ale pewnie będzie drogo. I jest to książka, która zawiera kilkanaście esejów dotyczących bardzo czasami przyziemnych rzeczy, na przykład kawy czy lodów. Autorka tych esejów oczywiście opowiada w nich i o swoich doznaniach, ale także opowiada o historii danych produktów. Ale co mnie najbardziej tutaj poruszyło, to esej o kolekcjonowaniu motyli. I ona tutaj opowiada, że będąc dzieckiem, chyba ze swoim bratem, mieli ogromną kolekcję motyli i wielką frajdę sprawiało im powiększanie tego zbioru i łapanie nowych okazów. Ale dopiero później doszła do wniosku, że tak naprawdę to piękno, które próbuje sobie zagarnąć dla siebie, by cieszyć nim swoje oczy, to piękno, które musi zabić. To piękno, które ginie z jej rąk. Mamy tutaj też inne eseje, także na przykład poświęcone literaturze. Zdaje się, że głównie literaturze angielskiej, więc jeżeli interesuje Was taka tematyka, warto sięgnąć po tę książkę. I Jonathan Franzen napisał także zbiór esejów pod tytułem Koniec końca świata. I powiem Wam, że ja trochę się obawiałam sięgać po tę książkę. Myślałam, że przerośnie mnie intelektualnie. Być może umkną mi pewne rzeczy, czegoś nie zrozumiem. Okazało się, że bardzo dużo tych tekstów poświęconych jest pasji Franzena, która polega na obserwowaniu ptaków. Nie wiem, czy to się nazywa... Czy on jest ornitologiem? Chyba nie. On jest takim birdwatcherem, czyli on ogląda ptaki, jeździ po świecie
przygotowuje się do tych podróży, sprawdza, jakie ptaki występują na danym terenie, po czym łazi od świtu do nocy z lornetką i wypatruje różnych gatunków ptaków, które odhacza na swojej liście. Wiem, że w Polsce też są takie osoby. Ja tego nigdy nie robiłam, aczkolwiek jest to rzecz, która bardzo by mi się podobała. I sporo tych tekstów właśnie poświęconych jest ptakom i jego podróżom związanym właśnie z tym hobby. Bardzo mi się one podobały. Są tutaj także takie poświęcone literaturze bądź też innym pisarzom. Między innymi jest jeden, w którym pisze o Edith Wharton, zdaje się. Jest także taki, który nazywa się 10 zasad pisarza. Powiem Wam, że czytało mi się to bardzo przyjemnie, ale najbardziej pokochałam te, które dotyczyły ptaków. Liczę na to, że być może ukaże się, a może się ukazało, ale ja o tym nie wiem, książka Franzena poświęcona właśnie temu hobby, ponieważ przeczytałabym ją z ogromną przyjemnością. Moi drodzy, to by było na tyle. Mam nadzieję, że mimo nieco chaotycznej formy i być może mało wnikliwej, udało mi się zachęcić Was do lektury którejś z tych książek. Zwłaszcza Wam polecam tę o Albanii, ale myślę, że one wszystkie zasługują na Waszą uwagę. Ja jestem naprawdę bardzo zadowolona, że udało mi się je kiedyś przeczytać i że udało mi się nagrać film, w którym Wam te książki dzisiaj poleciłam. Pamiętajcie, książki nie mają daty przydatności do przeczytania. Można sięgać także po te starsze. Nie trzeba opierać się tylko i wyłącznie na nowościach. A po starsze książki zapraszam Was do bibliotek, bądź też do antykwariatów, jeżeli wolicie książki mieć na własność. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Życzę udanego tygodnia i do zobaczenia, mam nadzieję, już za tydzień. Pa, 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 pa.